Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 42. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Na lepszym być naprawdę chcę, jak ni tych dotąd nikt. Witajcie serdecznie, z tej strony kłania się jak zawsze wasz wierny samuraj w pas Mariusz Borkowski. Cześć. No jak słychać, nie jesteśmy sami, zaprosiliśmy również naszych gości. Po jednej stronie jest Andrzej Muzyczuk, którego głos znacie z podcastu Grysław, a także jest jednym z organizatorów festiwalu Retrosfera w Brzegu. Cześć! Cześć! Cześć, a z drugiej strony no, streamer, popularyzator gier, w szczególności Nintendo, pan Kubaka, czyli Kuba Karaś. Hejo! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak ja się cieszę, że jesteście z nami, bo naprawdę ja jestem, dzisiaj ten temat, który poruszymy, jestem kompletnie zielony, ale o tym oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać, ale niezmiernie w swoim i Pawła imieniu bardzo wam serdecznie dziękujemy, że dzisiaj poświęciliście czas i postanowiliście dzisiaj się podzielić wiedzą na temat, o tym za chwilę oczywiście Paweł powie. O tym za chwilę. Tak, jeszcze raz również mogę jedynie powtórzyć, dzięki chłopaki, że jesteście. Bardzo dziękujemy, bardzo się tutaj przydacie dzisiaj. Spoko. Ja myślę, że przyjemność po naszej stronie jest. Oczywiście, jasne. No dobrze, zanim przejdziemy do tematu głównego naszej dzisiejszej rozmowy, muszę zacząć od stałego punktu naszego programu. Mianowicie zadać wam pytanie, co was słychać? Mam tu na myśli oczywiście, czego słuchacie, jakiej muzyki w ostatnim czasie przesłuchaliście. I tu zacznę od tyłu, czyli zacznę od Kuby. O, u mnie jest ostatnio taki mocny powrót do moich gimnazjalnych korzeni, aczkolwiek z lekką nutką nowości, bowiem słucham głównie ostatnio polskiego rapu, ale mam tutaj na myśli raczej tych młodych twórców, których nie znałem za dzieciaka. Ostatnio słuchałem dużo Guziora, bardzo często słucham sobie Problemu. I w zasadzie starałem sobie też odświeżyć trochę French 79. To jest taki synfowy zespół z Francji, który ma niedługo koncert w Warszawie. Ale patrząc na obecną sytuację, obawiam się, że ten koncert może się nie odbyć, ale niemniej jednak i tak sobie dalej te kawałki katuję w trakcie pracy w ciągu dnia. Ale jeszcze tego koncertu nie odwołali, jak rozumiem. Jeszcze nie. Jeszcze się może zdarzyć. Jeszcze trochę liczę na to, zobaczymy jak sytuacja się będzie rozwijała, ale zobaczymy. A w jakiej muzyce oni się specjalizują i skąd w ogóle oni są? Bo ja pierwszy raz chyba o nich słyszę. To jest francuski zespół, w ogóle Francuzi są genialni, jeśli chodzi o muzykę syntezatorów. No to jest akurat fakt. I właśnie French 79 to jest zespół, który się w tym specjalizuje. To jest muzyka synthowa, wszystko na syntezatorze. To w zasadzie to jest jedna osoba, która to nagrywa i zarówno te podkład muzyczny, jak i też wokale, które czasem się przewijają w tych kawałkach. Jest to naprawdę kawał dobrej muzyki, jeśli ktoś lubi ten gatunek. Czyli French 75, trzeba tam słuchać. 79, 4 lata do przodu. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Andrzeju, no to ja mam, jak u ciebie to wygląda? Tak, ja mam muzykę troszeczkę innego spektrum, bo ja lubię muzykę ekstremalną, aczkolwiek moje gusta się tylko na ekstremie nie kończą. I ja sobie przypomniałem taką genialną płytę zespołu Immortal. To jest taki norweski black metal. O, tak. Ale tak, kojarzę. Nie jest to taki black metal, który jest takim brutalnym black metalem, gdzie biegamy, palimy kościoły. No nie. Tutaj Abaf, czyli taki powiedzmy, że twórca tego zespołu i frontman, bardziej tworzy takie klimaty związane z pseudofantazy. Można troszkę to takie do Gry o Tron porównać. Cudowna płyta. Do gier Blizzarda w sumie. Tej płyty. Warcraft trochę chyba nawet. Tak. I nie pomnę akurat teraz tytułu tej płyty, ale niektóre riffy są tak genialne. To jest płyta też z okolic 2000 roku mniej więcej. Genialna. Jak sobie może przypomnę tytuł, ale zawsze te płyty black metalowe mają takie tytuły dosyć albo strasznie długaśne, albo dosyć specyficzne i trudne w wymowie, bo no, powiedzmy, że musi być dosyć dziwnie. Płyta genialna,
A jeszcze przy okazji, poza black metalem, to sobie odświeżyłem Dzwony Rurowe numer 2 Mike'a Oldfielda. Płyta przegenialna z każdej strony i taka bardziej już autorska. Więc tak jak mówię, no, nie tylko w stronę bardzo, bardziej ekstremalną, ale też taką bardziej progresywną może, w tym kierunku. No to klasyki, powiem ci, że klasyki cieplutko się zrobiło na sercu, jak powiedziałeś o Immortalu, bo ja się też wychowywałem na tym zespole i właśnie frontman, ja pamiętam, że on miał też w pewnym momencie jakieś tam poważne problemy z ręką, bo on to był jeden z najszybszych grających chyba na gitarze elektrycznych gitarzystów, z tego co ja pamiętam. I tam też się trochę zmieniali członkowie, chyba, chyba perkusista. No. Ale nie, świetny zespół, tak, więc ja tutaj Abba, też. Super. Zresztą już się z Immortal parę lat temu pożegnał i w tej chwili ma swój autorski zespół, który się właśnie nazywa Abaw. Zresztą sama postać właśnie frontmana jest bardzo mocno zakorzeniona w popkulturze. Te corpse painty, czyli ta sztuka malowania twarzy, akurat jego jest bardzo popularny. Ja już nieraz na Halloween przebierałem się właśnie za taką, powiedzmy, postać podobną albo inspirowaną właśnie jego postacią. I ten corpse paint nie dość, że jest dosyć prosty w stworzeniu, to jest taki dosyć charakterystyczny. Jak ktoś zobaczy, to już będzie mniej więcej kojarzył, o jakie klimaty mi chodzi. Świetnie. Dzięki naprawdę za tę propozycję. Mariusz, jak już się odezwałeś, to teraz twoja kolej. No, wywołany do tablicy. A ja już praktycznie skończyłem odsłuchiwać wszystkie zaległości z tamtego roku. Szczęściasz. No, ponad 50 albumów, w tym głównie gier niezależnych. I teraz powoli wracam do nowości, które się pojawiają. No i trzeba przyznać, że nowości w tym roku mamy całkiem zacne. Pierwszym albumem, w tym wypadku to będą tym razem płyty związane z muzyką do gier, niż na taki podział muzyka do gry, czy tam inne gatunki niezwiązane z muzyką do gier wideo. Nobody Saves the World. Jim Guthrie powraca. Jak ja się cieszę, naprawdę, ten charyzmatyczny jakby kompozytor z Kanady, wśród słuchaczy znany głównie chyba i też jakby wśród naszych gości z muzyki do Sword and Sorcery, no po prostu przypomina o sobie za sprawą muzyki właśnie do Nobody Save the World, a w produkcji, no, w której wcielamy się w przeróżne stworzenia, tak naprawdę można powiedzieć, że człowiek się nazywa nikt i my jakby wchodzimy w skórę tej postaci i zmieniamy różnego rodzaju swoje jakby powiedzmy wcielenia, bo raz może jesteśmy szczurem, a raz jesteśmy jakimś powiedzmy, nie wiem, zakapturzonym magikiem. To jest przezabawna gra, szczególnie teraz jeszcze jest dostępna na Xbox Game Pass, więc jakby serdecznie zachęcam do tego, żeby sprawdzić tą grę, a szczególnie jakby tutaj muzykę. No, ścieżka dźwiękowa, no to jest taki powiedzmy melanż rytmiczny, ogromny, z dużą dawką tempa, no i dodaje takiej otuchy w trakcie samej rozgrywki. Tak więc album szczególnie polecam osobom szukającym odpoczynku od dużych produkcji. A drugi album, no to dzisiaj ma swoją premierę, bo my nagrywamy 26 stycznia. To dzisiaj premierę ma album, na który bardzo czekałem i na pewno za chwilę usłyszę uśmiech na twarzy Pawła. Square Enix Jazz Chrono Trigger. Tak jest, tak. Nareszcie po wielu kompilacjach albumów Final Fantasy utrzymanych w tej stylistyce jazzowej, japońska wytwórnia płytowa Square Enix Music zaproponowała w końcu słuchaczom aranżację utworów pochodzących z Chrono Triggera. No, sądzę, że jedna z najbardziej kultowych pozycji ze studia Square Enix, kiedyś Square Soft. No już mogę teraz śmiało powiedzieć, że będę w ciągu roku do tego albumu bardzo często wracać, zaś na samej płycie znalazły się dosłownie same perełki skomponowane przez Yasunori Mitsudę, choć są to dalej aranżacje jazzowe i dużo jest tam interpretacji i aranżacji, to z szacunku dla
samego źródła i tego materiału, no nie zapomniano o tych bardzo znanych melodiach, między innymi w chociażby Frog Team, nasz ulubiony Pawle, no, które jakby płyną sobie delikatnie za sprawą kontrabasu, saksofonu i wielu innych tutaj instrumentów. Tak więc naprawdę obowiązkowa pozycja dla fanów Chrono Triggera. A Pawle, a co u ciebie się kręciło na krążku? No u mnie ubiegłeś mnie z tym albumem, też chciałem o nim powiedzieć. No to daj, że jakie przemyślenia masz. Jestem w trakcie odsłuchiwania, no, zresztą ci, którzy mnie znają i nas słuchają, to wiedzą, że jestem dużym, naprawdę ogromnym fanem Chrono Triggera. Bardzo często wracam do opozycji Mitsudy. Soundtrack, który już ze mną pozostanie na zawsze. Jestem bardzo na razie zachwycony tym albumem, tymi aranżacjami. No, może więcej na ten temat powiem w kolejnym odcinku, bo teraz, no, tak jak Mariusz wspomniał, jesteśmy w dniu premiery, odsłuchujemy tego albumu, więc jeszcze trochę za mało, żebym mógł cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale już teraz mogę powiedzieć, że jestem zachwycony. Jeśli chodzi o pozostałe albumy, to powiem tak. Zrobiłem sobie inaczej, udało mi się nadrobić większość moich zaległości, pozostałe tytuły zostawię sobie na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące. Zrobiłem sobie tylko jedną podróż w czasie do przyszłości, mianowicie jakieś 10 lat, bo nie wiem, czy panowie wiecie, ale Hotline Miami obchodzi 10-lecie swojego istnienia. A przypomniało mi się to przy okazji filmu, jaki ukazał się na kanale NoClip, na którym twórca tego kanału rozmawia z twórcami w ogóle Hotline Miami. Rozmawiają o początkach ich działalności w game devie, genezę i założenia Hotline Miami, a także rozmawiają o przyszłych planach. Warto obejrzeć cały film, bo to jest naprawdę fajny dokument, bardzo interesująca rozmowa. No i przy okazji zachęcam do tego, żebyście posłuchali tej fantastycznej, psychodelicznej muzyki z Hotline Miami. Jeden z fajniejszych albumów, jeśli chodzi o indyki. Ale to nie jest jedyna rzecz. Powoli, tak jak mówiłem, powoli odcinam się od staroci i już zaczynam słuchać nowości. No, ten album z muzyką jazzową z Chrono Triggera to jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą, którą udało mi się w końcu przesłuchać, to jest fragment albumu z Sea of Stars Wellspring Genesis. To jest niezależna gra od Sabotage Studio, którego część z was może kojarzy z takiej gry jak The Messenger. Mówię o niej nie bez powodu, ponieważ jest to gra RPG z elementami zręcznościowymi, która garściami czerpie z rozwiązań, z klasyków, z platform 16-bitowych i to widać na ekranie, to widać w tych obrazkach, ale jeśli chodzi o samą muzykę, tu autorem jest Eric Brown, trochę tego jednak nie słyszę tej klasyki. Jest ok, jest rock, jest elektronika, no jasna sprawa, nie można cały czas siedzieć w chiptunach, fajnie się mi tego słuchało, ale tych nawiązań do 16 bitowców raczej za dużo nie było, może poza jednym wyjątkiem, czyli utworu Dokkari Village, który po trosze nawiązywał do już wielokrotnie przez nas wspomnianego Chrono Triggera, ale na ile to jest moja interpretacja, a na ile cały zabieg, trudno mi powiedzieć. Na razie na Bandcampie jest do przesłuchania 7 utworów. Docelowo ma ich być chyba 20 kilka albo 30, tak mi się wydaje. Jeszcze nie jestem pewien. Premiera gry ma się odbyć jeszcze w tym roku i zgodnie z zapowiedzią na Kickstarterze swoje 3 grosze do tego albumu ma włożyć również sam Yasunori Mitsuda. Także nie wiem, na tę chwilę powiem tak, jestem zaciekawiony, na razie mną nie ruszyło, może poza jednym, może dwoma utworami, zwłaszcza motyw bitewny. Zobaczymy. Na razie napaliłem się na samą grę, a co z soundtrackiem, no to no cóż. Zobaczymy. Zobaczymy, jak już zostało wspomniane.
Moi drodzy, zebraliśmy się dzisiaj w tak licznym, wesołym gronie, ponieważ chcielibyśmy z wami porozmawiać o muzyce do potężnej serii, która w ubiegłym roku obchodziła swoje 25-lecie, czyli do serii gier Pokémon. A będziemy o tej serii rozmawiać nieprzypadkowo, ponieważ po pierwsze, tak jak wcześniej wspomniałem, gra obchodziła w ubiegłym roku swoje 25 lat. I mimo licznych zlotów, upadków, a także licznych średniaków, no seria liczy sobie, całkiem nieźle się trzyma. I drugi powód jest taki, że jesteśmy w przededniu premiery kolejnej gry z serii Pokémon Legend Arceus, dokładnie. Nagrywamy ten odcinek podcastu w dniu, kiedy pojawiają się już pierwsze recenzje, pierwsze noty i już widać, że powstaje coś naprawdę ciekawego, również w pewnym sensie przełomowego. Jeśli ktoś pamięta gry z serii Pokémon, no to wie mniej więcej z czym to się je, natomiast ta część ma, podobnie jak The Legend of Zelda Breath of the Wild, postawić całą serię do góry nogami. Czy tak rzeczywiście jest? No przekonamy się o tym niebawem, na razie recenzenci są zachwyceni, ale zanim pomówimy o przyszłości, chciałbym na chwilę przenieść się do przeszłości o te kilkadziesiąt prawie lat i zapytać was o to, jak zaczęła się wasza przygoda z marką Pokémon, która narodziła się w 1996 roku. A zaczęło się od tego, że twórca Pokémonów, czyli Satoshi Tajiri, w dzieciństwie kolekcjonował owady i porzucił swoje hobby, ponieważ łąki, na których łapał swoje okazy, no cóż, były po pewnym czasie urbanizowane, powstawały na nim bloki, budynki i tak dalej. I koniec końców przerzucił swoje zainteresowanie na salony z grami na automaty. W 1989 roku już dorosły Satoshi Tajiri założył amatorski magazyn Game Freak, w całości poświęcony grom elektronicznym, i po jakimś czasie miał okazję stworzyć swoją pierwszą grę na konsolę Nintendo, czy Nintendo Game Boy, i były nią oczywiście Pokémony. Tak to się zaczęło w Japonii. U nas w Polsce taka Pokémania wybuchła w zasadzie w roku 2000, kiedy telewizja Polsat emitowała na swojej antenie anime pod tytułem Pokémon. A później już poszło z górki. Najpierw było anime, później były tazosy, później były figurki, pluszaki, ubrania i tak dalej. No, można powiedzieć, że Pokémony zalały całą Polskę, cały świat. No, w Polsce Pokémony były również obiektem ataków ze strony mediów. Nadal pamiętam programy interwencyjne, w których Pokémony były uznawane za zło wszelakie i należy przestrzegać dzieci przed tego typu zabawkami. Ale już odcinamy się od jakichkolwiek innych gadżetów, innych franczyz związanych z Pokémonami. Chcemy się skupić na samych grach. I tutaj właśnie pytanie do was o waszą historię, o tym, jak wyglądała jak wyglądały wasze początki z marią Pokémon, i tu kieruję pierwsze to pytanie do Andrzeja. O, ja z Pokémonami, moja cała historia zaczęła się w sumie z tym boomem Pokémonowym na Polsacie w tym 2000 mniej więcej roku. Miałem to szczęście, że mój przyjaciel Mariusz miał Game Boya, miał Pokémony Yellow. Ten Game Boy nie do końca był sprawny. Tam bodajże klawisz, strzałka w prawo była tak średnio działająca, trzeba ją dosyć mocno przyciskać, ale to też jest tym później jakaś przygoda. Mieliśmy taki podwórkowy, nie wiem jakby to nazwać, gang Pokémonów. Trochę to głupio brzmi teraz po tylu latach, ale całe nasze podwórko, w tym ja, graliśmy na tym jednym Game Boyu w Pokémony Yellow, plus oglądaliśmy oczywiście bajki w telewizji, zbieraliśmy tazosy, no ten cały ten atak Pokémonów, który właśnie wtedy wybuchł, ja byłem częścią tego. I to byłem taką częścią bardzo mocno działającą w tym środowisku naszym lokalnym i wkręciłem się bardzo, bardzo mocno do tego stopnia, że przechodziłem już podstawkę tak w 14-13 godzin, żeby tylko zobaczyć napisy końcowe,
I później ktoś inny z kolegów miał tego Game Boya, pożyczaliśmy między sobą i przechodziliśmy dosłownie na czas już później te Pokémony. A nawet się zdarzały takie sytuacje, jak już jeden z kolegów, który miał na dłużej tego Game Boya, to już próbował tą grę, teraz byśmy to nazwali, że calakować, czyli zbierać wszystkie Pokémony, które udało się zebrać. Ja do tego stopnia byłem maniakiem, że miałem oficjalny poradnik Pokémon, gdzieś udało się jakieś oficjalne maskotki dostać. Jak jeden ze znajomych miał już Pokémon Gold, czyli tą kolejną iterację Pokémonów, bo to ona właśnie w okolicach 2000 roku wyszła, to był takim już guru, bo już miał nowszą wersję, już grę, której my nie znaliśmy do końca. No, to po prostu był szał. Ja byłem częścią tego szału. Do dzisiaj mi się on udziela trochę może w mniejszym stopniu, ale szanuję tą markę za to, że naprawdę była czymś niesamowitym w tamtym czasie. Mam takie wrażenie, że historia każdego z nas tak właśnie wygląda, ale nie chcę uprzedzać faktów. Kuba, jak to wyglądało u ciebie? Kurczę, jak teraz powiedziałeś, że ta Pokemania wybuchła w 2000 roku u nas, to zacząłem się zastanawiać, czy to naprawdę miałem wtedy te 13 lat i na to wychodzi, że tak, ale wydaje mi się, że mój kontakt z marką Pokémon zaczął się wcześniej. Miałem to szczęście, że na któreś już urodziny dostałem Game Boya Pocket srebrnego. Od razu z nim dostałem Donkey Konga. No ale to wiadomo, to była wspaniała platformówka, to są dalej wspaniałe platformówki, ale dosyć szybko skończyłem i właśnie kolega w szkole powiedział, że ma taką grę i czy też nie chciałbym w to grać. On miał wersję Red, ja dokupiłem sobie wersję Blue. I pamiętam doskonale, jak wymienialiśmy się Pokemonami za pomocą tego kabla do transferu. Trzeba było połączyć dwa Game Boye ze sobą i wtedy można było przesyłać między sobą te Pokemony, co dzisiaj jest nie do pomyślenia w dobie szybkiego internetu i Wi-Fi oraz Bluetootha. Natomiast nie skończyło się to u mnie na tej odsłonie, jeśli chodzi o samą przygodę z Pokemonami, bo zacząłem zbierać też karty. Mimo tego, że niespecjalnie lubiłem w nie grać, to po prostu złapałem bakcyla kolekcjonerskiego i nigdy nie zapomnę tego dnia, w którym poszedłem do jednego takiego sklepu na Ursynowie, na takim bazarku, gdzie kupowałem karty i tego dnia znalazłem Charizarda w opakowaniu. No to po prostu największa radość, jaka mogła mnie spotkać w tamtym czasie. Ale z grami moja przygoda na jakiś czas się skończyła po tej odsłonie. Jakoś nie miałem więcej sprzętów Nintendo przez jakiś czas. I dopiero przy DS-ie zaliczyłem wielki powrót, aczkolwiek jestem, wydaje mi się, bardziej krytyczny dzięki temu do tych odsłon, które się ukazywały przez ostatnie lata i też nie podchodzę tak łagodnym okiem, nie patrzę na Pokémon Legends Arceus, które moim zdaniem wygląda póki co strasznie, ale ocenię to jak już zagram. No tak, gra ma premierę lada chwila. Dokładnie. Na chwilę, dokładnie. No, poczekamy, zobaczymy. Na razie recenzenci są pozytywnie zaskoczeni w ogóle, że coś takiego wyszło i że to nie jest kolejny średniak, tak jak to było w przypadku poprzednich odsłon, no ale rzeczywiście poczekamy i ocenimy sami. Mariusz? Jak to u mnie było? U mnie było podobnie trochę jak u Kuby, to znaczy ja wiem, że już Pokémony były w sumie dostępne na zachodzie już za morzem w Stanach w 98 roku, później teoretycznie już w Europie się w 99 bodajże już pojawiły i nie wiem, czy to Secret Service wtedy nie przeczytałem właśnie chyba o Pokémonach, nie wiem, czy to przypadkiem Gularz jeszcze wtedy nie o nich napisał, ale nie chcę teraz jakiś głupot tutaj szerzyć. Niemniej jednak już dowiedziałem się o tych Pokémonach i też między innymi wcześniej przez Andrzeja wspomniane Pokémony na Polsacie, no to uznałem, że no, może być ciekawe, bo trzeba też pamiętać, że Pokémony miały też po części taki trochę element RPG, tak? Miały przecież nawiązania trochę do Dragon Questa i nawet do Final Fantasy. Nawet Satoshi Tajiri się tym inspirował, tworząc Pokémony po części. No i uznałem, że spróbuję. I pamiętam, że nie było też łatwo dostać chyba te Pokémony, bo ja chyba zamówiłem finalnie przez jakąś stronę. Nie wiem, czy to była Ultima, czy bodajże i inny jakiś serwis. W każdym razie dostałem ten kadricz. No i chyba jak każdy z nas do pamiętania ogrywał ten tytuł. Niemniej jednak ja miałem trochę pecha z tym kadriczem, bo się okazało, że to niestety była później kopia i w pewnym momencie
czyli nieoryginalna wersja tej gry, i pamiętam, że w pewnym momencie, jak się dochodziło do jakiegoś momentu, to zapis po prostu znikał, tak? I musiałem za każdym razem przychodzić na nowo, licząc na to, że uda się może w końcu tą grę przejść. Finalnie oczywiście się to udało, ale no, trzeba było naprawdę się nieźle napocić. No i w międzyczasie też karty, o których tutaj już też Kuba wcześniej wspomniał, chyba w Secret Series była też taka jakaś tam promocja i zamówiłem całą talię tych kart, ale było bardzo mało osób, które też posiadały, no i też no tak naprawdę to już leżały jako te karty jako do kolekcji. Ja prawdę mówiąc, z was wszystkich to jestem tutaj takim osobą, która najmniej grały w Pokémony, bo też jak było, tak jak u Kuby, ja też skończyłem swoją przygodę z Pokémonami na Game Boyu. I później naprawdę ani jednej odsłony nie udało mi się przejść. Nie wiem, jakoś zapomniałem. Doceniam do dzisiaj tą markę, bo ja uważam, że ona też bardzo duży miała wpływ na rynek elektronicznej rozrywki i sądzę, że też o tym za chwilę będziemy rozmawiać. I też jakby na samą muzykę, tak? No bo trzeba pamiętać, że Game Boy to była 6-bitowa konsolka i chip Tanaka, który też miał swoje, czyli Hirokazu Tanaka, który też jakby miał tutaj ogromny udział też w procesie powstawania sound chipu do Game Boya, czy też jakby do samej muzyki do Pokémonów i później do samego serialu w Japonii. Więc no, tutaj naprawdę Pokémony bardzo dużo zrobiły, ale z mojej perspektywy to moja taka historia pokrótce, no tak się zakończyła, że skończyłem na Game Boyu i uważam, że to była chyba jedna z najlepszych odsłon, jak nie najlepsza może nawet w historii. No ale to wiecie, to się zawsze tak mówi, zagrasz w pierwszą grę z jakichś tam powiedzmy cyklów produkcji, no to zawsze jest to twoja ulubiona odsłona, później ciężko jakoś się przekonać do kolejnych. Ale to wiadomo, to nie jest jakaś tam powiedzmy reguła. Tak więc Pawle, tak to wyglądało, tak pokrótce u mnie wyglądała ta historia z Pokémonami. Świetnie, każda historia jest najbardziej cenna. Jeśli chodzi u mnie zaczęło się to dosyć nietypowe. Jak miałem pierwszy kontakt z Pokémonami, to ja nawet nie wiedziałem, że to są Pokémony. A zaczęło się od tego, że moi rodzice przyniesie mi kiedyś ze sklepu jakieś krótkie spodenki, z którymi miałem chodzić latem po dworzu. I słuchajcie, i na tych spodenkach, na jednej z nogawek był jakiś taki duży żółty szczur. I nawet nie wiedziałem, kto to jest, po prostu znałem, wygląda ładnie, ale nie byłem świadomy tego. Dopiero po iluś latach zorientowałem się, że to jest Pikachu. Znalazłeś te spodenki, może to było oryginalne od Nintendo. Wiesz, nie zachowałem, cena ale to by było piękne. No, to by cenna pamiątka i tak, i pewnie dużo by kosztowało. Ale jeśli chodzi o takie spotkanie twarzą w twarz z Pokémonami, to tak jak to miałem, podobnie jak Andrzej i Kuba, czyli ten boom na Pokémony zaczął się w roku 2000, kiedy Polsat nadawał u siebie swoje anime i oglądałem każdy odcinek z wypiekami na twarz, byłem po prostu wciągnięty. A później już kolekcjonowałem wszystko, co było z Pokémonami związane. Tazosy, karty, jakieś koszulki, jakieś maskotki, miałem na Tamagotchi w kształcie Pikachu. Także było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podobnie jak Andrzej, uchodziłem z takiego osiedlowego specjalista od Pokémonów. Do pewnego momentu to było urocze, ale później to już było, że było trochę dziwne. Jeśli chodzi o gry, to zaczęło się, no właśnie mówię, rok to był chyba 2000 albo 2001. Z bratem mieliśmy tylko jednego Game Boy Colora, na którym graliśmy głównie w pożyczone jakieś gry, ale jedną z takich gier, którą kupiliśmy, to był Pokémon Blue. No oczywiście mój brat miał pierwszeństwo w ograniu tego tytułu, ja byłem tam dopiero któryś, a dopiero po jakimś czasie, jak przeszedł grę, to już mogłem zacząć swoje ogrywać. Pamiętam, że on wybierał Squirtla na samym początku, ja wybierałem Charmandera. No i to, że wybieram ognistego Pokémona, to już mi zostało w zasadzie już do końca.
Ale pamiętam też, że ogrywałem tę grę trochę bez jego wiedzy, bo to był jego Game Boy, to była jego gra, on w to grał, a ja no, czekałem, aż albo on wyjdzie do szkoły, albo wróci dopiero z niej, więc podkradałem mu tego Game Boya i grałem sobie w Pokémony. I chyba nic, nigdy nie poznał, nigdy się nie dowiedział, że w te Pokémony gram. Najgorsza wada była taka, że no cóż, nie mogłem nie mogłem tworzyć nowych save'ów. Pamiętacie, że pierwsze Pokémony to miało tak naprawdę jeden save, więc no cóż, jeśli grałem w Pokémony, no to co je włączałem, to zaczynałem tak naprawdę przygodę od nowa. Dopiero po jakimś czasie udało mi się te pierwsze poksy przejść. A później również, podobnie jak z gadżetami i całym merchandise'em, gry przechodziłem po kolei, czyli był Pokémony Red, później był Yellow z Pikachu, był Gold chyba u mnie, tak, były Pokémon Gold, Crystal, Fire Red i tak dalej, i tak dalej. I grałem w Pokémony do czasu Pokémon X i Y. Miałem u siebie chyba Pokémony Y, tak, Pokémony Y. I wtedy zrobiłem sobie jakąś no, dłuższą przerwę z tą serią. Nie grałem w Omega Ruby, nie grałem w Sun Moon. Chyba dopiero przy okazji Let's Go Pikachu Go na Nintendo Switcha udało mi się wrócić do tej serii ponownie. No i teraz ostatnio ogrywam Pokémon Shining Pearl na Nintendo Switcha. No i oczywiście w międzyczasie zdarzyło się Pokémon Go, czyli no, ta cała jazda z Pokémonami, ten cały szał odżył na nowo i pamiętam, że w pracy również graliśmy w łapanie Pokémonów. Kiedy wyszliśmy z pracy, też ich szukaliśmy wokół swojego domu, też łapałem jakieś Snorlaxy i nie wiadomo jeszcze jakie inne postaci. Także no, podobnie tak jak z wami. Ten szał był na samym początku, później już trochę ogrywałem na zasadzie, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy jest coś nowego, czy warto rzeczywiście iść w to dalej, ale później, tak jak mówię, była duża przerwa i odświeżyłem sobie serię dopiero przy okazji Brilliant Diamond, dlatego trochę czekam na to Legends, które wygląda zdecydowanie inaczej od tego, co widziałem w ostatnich latach i naprawdę trzymam kciuki. Jeśli jest naprawdę takie dobre, jakie mówią, no to jesteśmy uratowani. Ale dobrze, słuchajcie, dużo, naprawdę bardzo dużo moglibyśmy powiedzieć o samych grach, których jest naprawdę od 70. Od wuja. Nie będę się wyrażał. Nie będę używał brzydkich słów, ale jest ich naprawdę bardzo dużo, bo mamy tutaj oczywiście główną serię, mamy mnóstwo spin-offów, ale zostanę raczej przy tej głównej osi i chciałbym z wami porozmawiać o muzyce do Pokémonów, bo oczywiście wszyscy znamy motyw główny, wszyscy oczywiście znamy te piosenki, które leciały w anime, ale mimo wszystko jednak chciałbym was o to zapytać, jak wyglądają Pokémony z waszej perspektywy od tej strony muzycznej. I tam wtedy zaczynałem od Andrzeja, to teraz Kuba. Tak myślałem, że na mnie padnie przy tym pytaniu jako pierwszym, ale może to lepiej, bo tak naprawdę jeśli chodzi o stronę muzyczną Pokémonów, to już wymieniłeś te takie najważniejsze punkty, które chciałem wspomnieć, czyli właśnie muzyka do anime polskie, ta polska muzyka, to polskie intro, które zapadło myślę każdemu, kto je oglądał w pamięć. Dokładnie. Ja pamiętam, że byłem kiedyś na jakiejś imprezie sylwestrowej, wszyscy się oczywiście dobrze bawili, ale jak puścili ten motyw, cała sala ale naprawdę to nic, zaśpiewała. Ale to nic, Paweł, najzabawniejsze jest to, że jeszcze przed tym, co się wydarzyło że tak powiem, na świecie, to jeszcze jak Video Games Live jeździło, miało trasę koncertową, czyli wiadomo, trasa koncertowa poświęcona wyłącznie muzyce do gier wideo, to do swojego programu wrzucili temat główny z Pokémonów i żeby było jeszcze zabawniej, z oryginalnym piosenkarzem, który zaśpiewał to. Oh yes. No, tak więc... Czy to była ta trasa, czy to była ta trasa na chwilę przed pandemią? Wiesz co, tak, to jeszcze była. Bo ja byłem na tym koncercie w Warszawie właśnie i
Aż muszę sobie odświeżyć w takim razie. Znaczy, bo ten w Warszawie, co był, to był dosyć bardzo dawno temu, bo to był 2008 albo 2009 rok, ostatnio to było w Katowicach, w Nosprze. To coś innego w takim razie było w Warszawie w 2019 bodajże, albo jeszcze wczesnym 2020. To były te takie, wiem chyba, to były takie tutaj lokalne, bo faktycznie coś takiego organizowali. To wiesz co, może żeby chyba było coś takiego, że puszczali, ale nic mi na ten temat więcej nie wiadomo. Ale jak, dobrze wspominasz? Kubie, to... Ale wracając do tej muzyki właśnie z gier, to dla mnie takie dwa motywy muzyczne, które zapadły w pamięć, no to jest oczywiście motyw z walki, który praktycznie zawsze jest taki sam, albo jest delikatnie modyfikowany. No i oczywiście motyw w Poké Center, gdzie jest Nurse Joy. To są takie dwa motywy, które najbardziej zapadły w pamięć. Mam wrażenie, że jednak większość zawsze ulegała zmianom i te dwa akurat najbardziej wryły mi się w pamięć, no pewnie dlatego, że to były dwa najczęściej odwiedzane lokacje, gdzie jednak była ta walka, albo trzeba było lecieć z tymi Pokemonami, żeby je odsucić i żeby wrócić do tej walki, więc to taka pętla trochę. Mhm. No mieliśmy również, można powiedzieć, motyw główny, motyw tytułowy, który pojawia się na samym początku. I tak jak wspomniałeś, no tak, Pokémon Center, motyw bitewny, ale też zastanawiam się, czy do tego kanonu nie dorzucić również melodię, która pojawia się w Lavender Town, wokół którego narodziło się mnóstwo legend, mitów o tym, że oryginalny motyw Lavender Town doprowadzał do bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Jeśli chce się posłuchać, no cóż, motyw jest oryginalny motyw, który był w Pokémonach, jest dostępny na YouTubie, możecie przesłuchać i rzeczywiście on był niepokojący, przerażający, jest to miasto, w którym miasto cmentarz tak naprawdę, więc nie mogło być zabawnie, nie mogło być to miejsce fajne, także tak cztery, może pięć, może nawet więcej takich utworów również ja pamiętam. Tak, tak, zdecydowanie Lavender Town, jak teraz o tym powiedziałeś, to przypomniałeś i faktycznie też bym dorzucił. A motyw ewolucji muzyczny, jak ewolucję mamy Pokémona, on jest taki sam od początku. Zmienia się tylko, melodia jest taka sama, tak. Zmienia się tylko wykonanie. Racja. I on też jest mega kultowy i od pierwszej do najnowszej części jest w sumie niezmienny, no może na innych instrumentach zagrany, bo wiadomo, wcześniej mieliśmy chiptune, teraz mamy muzykę bardziej nowoczesną. Ale to jest ten motyw, który mocno się wbił w umysł. No i poza muzyką też odgłosy z gry, które też są takie kanoniczne i od najstarszej do najnowszych części są prawie niezmienne. Więc tutaj to się bardzo mocno wbijało w głowę. A jeszcze wracając do Lavender Town, ja dużo grałem w pierwsze Pokémony, tak jak mówię, wielokrotnie do tej gry wracałem. Ten motyw potrafił mi się później śnić po nocach, naprawdę. On był przerażający w swój sposób. Aż niepasujący do tej gry. No właśnie, to było jedyny moment w całej grze, kiedy naprawdę musiałem ściszyć maksymalnie głośniki w Game Boy. Ja to akurat pamiętam jako dzieciak, że wiecie, macie wesołą grę o Pokemonach, wesołą muzyczkę, a tutaj nagle wchodzicie na jedno wielkie cmentarzysko z jakimiś duchami i ludzie chodzą i rozpaczają po swoich stworkach, tak? To nie jest telewizja, tak jak Może w telewizja anime. I prasa za to miała za złe, tak? Żeby dzieci... Prasa i telewizja miała za coś zupełnie innego, ale to już może nie poruszajmy temat tego indziej. Temat. Tak jest. Ale rzeczywiście, Lavender Town był naprawdę przerażający, był smutny i kiedy rozmawiałeś również z tymi ludźmi, którzy byli w tym mieście, oni opokiwali swoich przyjaciół tak na dobrą sprawę. To nie jest przeniesienie anime do gry, gdzie te pokestworki, jeśli dostawały po tyłku, to były tak naprawdę nieprzytomne, ale wracały do siebie, kiedy Zregenerowały się dokładnie. Mimo że również pojawiały się tam dziwne sceny pod tytułem jemy sobie Magikarpa i nikomu to jakoś nie przeszkadzało. Ale mimo wszystko nie mieliśmy takich przykrych widoków w anime. A tutaj mamy coś takiego. Na przykład do dzisiaj nie trudno wytłumaczyć
czas, jak w anime płynie i że Ash ma ciągle 10 lat, mimo tego, że już powinien mieć ponad 20, chyba 3 czy 4 lata. To jest takie, to jest... Są w jednym wielkim lupie. Tak, to, ale nie mogą wydostać się. Bo na Netflixie jest kilka serii Pokémon, można sobie je obejrzeć. I tak ostatnio przeglądałem z moimi córkami właśnie Pokémony. No, młodsza niekoniecznie, młodsza by wolała inne, typu Świnkę Pepe, ale jak się puści Pikachu, tam lata sobie, a mam parę maskotek Pikachu, więc obejrzę parę bajek z Pokémonami. Zresztą chyba 2 dni temu obejrzeliśmy ostatni film pełnometrażowy o Pokémonach. Nie pamiętam teraz tytułu, ale motyw był podobny trochę do Tarzana. No, tam dziecko w dżungli, wychowane przez Pokémony, które nie mówi w ludzkim języku. Nagle się pojawia Ash i Ash ma według anime czy według serialu 10 lat. I to tak nie do końca wygląda dobrze. No, ale to powiedzmy, głupotek jest dużo. Ciężko byłoby też chyba nad tym zapanować, bo jednak, słuchajcie, to jest... Rzucę sobie okiem na, nie wiem, czy mam tu w notatkach, ale tych... 1178 odcinków było samej animacji telewizyjnej. Mm-hmm. Więc to była masa było, więc... Trudno się tutaj w tym wszystkim połapać. Prawie jak moda na sukces. Wyjdziemy na chwilę ze strefy mroku. Andrzej, wrócę do ciebie z tym pytaniem. Jak ty wspominasz serię gier z Pokémonami pod kątem muzyki? Dla mnie ta muzyka jest kultowa. Motyw jeszcze ten serialowy, przewodni, to jest coś, co już się tak mocno wbiło w popkulturę, że no, to już jest po prostu kultowe. A z samych gier, tak jak już przed chwilą wspominałem, ta muzyka, mimo ewolucji, mimo zmian, w dalszym ciągu jej melodia została taka sama i czy motyw główny, czy właśnie motyw walki, czy motyw walki z Pokémonami, które były na mistycznymi, czy generalnie legendami, czy sam właśnie muzyka z Poké Center, no to są kultowe już utwory. Ja jak słyszę je, to zawsze mi się w serduszku ciepełko robi i tak jest fajnie. No i ten motyw właśnie z ewolucji, który jest też do dzisiaj taki ikoniczny. Nawet nie wiem, czy ja sobie w tym tygodniu nie ustawię w telefonie jakiegoś dzwonka z Pokémonów, tylko może w troszkę innej wersji, aby na ulicy nikt nie zaglądał na mnie, wie, że jestem trochę dziwny. Ale z drugiej strony, słuchajcie, do dzisiaj biegają ludzie z powerbankami i z Pokémon Go, więc... Czy to już jest dziwne w jakiś tam sposób? No, ja mam 30... Nie jest dziwne? Ja nie, tak robię. Jest. No, ja mam 36 lat, powiem wam, że spokojnie rozmawiam o Pokémonach, nie ma z tym problemu. Ale to jest prawda, co obaj powiedzieliście, że te motywy są znane chyba wszystkim, nawet ci, którzy nie grali w Pokémony, chyba nawet je kojarzą i w pewien sposób ich linie melodyjne są bardzo, bardzo charakterystyczne. Mimo, że z biegiem lat trochę się zmieniały, te dźwięki się pozmieniały również, dochodziły kolejne instrumenty. Mimo wszystko, jak zamkniecie sobie oczy, rozpoczniecie walkę w którejś z najnowszych odsłon, no to jesteście w stanie wyobrazić sobie, o, to jest muzyka z Pokémonów, to jest motyw walki. A to jest coś, co w pewien sposób Pokémony po prostu wprowadziło do gier. No tak, tak, to jest ponadczasowy. To już jest ponadczasowe. To akurat muszę się z wami zgodzić. Zanim na chwilkę wybiegniemy do przodu, jeszcze Mariusza zapytam. Mm-hmm. O to, jak ty wspominasz muzycznie Pokémony? Ja tak jak mówiłem, za bardzo nie miałem później okazji po Yellow Pokémonach sprawdzić kolejne odsłony pod kątem jakby samej grywalności, tak jak one wyglądały. Owszem, tam udało mi się od czasu do czasu może jakieś gameplaye, let's play obejrzeć, ale jakbym tak postarałem się, nie wiem, przejrzeć sobie troszeczkę od strony właśnie ścieżek dźwiękowych. I tu jest też taka ciekawostka, że tak naprawdę ta muzyka oryginalna do tych odsłon na Game Boyu, które się pojawiły pierwszy raz, to oficjalnie taka ścieżka dźwiękowa dopiero w 2016 roku została wydana. A no, kompozytorem, o muzyce, o której właśnie mówimy i do której skomponował muzykę do Pokémonów, to jest Junichi Masuda. Tak jest. I on był jakby odpowiedzialny właśnie za te wszystkie tematy. No i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że miał troszeczkę twardy orzech do zgryzienia. No tak naprawdę
czterokanałowa konsola, tak? W sensie kanały dźwiękowe posiadał Game Boy, był, jak już wcześniej wspomnieliśmy, to był 8-bitowa była konsola. No i trzeba było naprawdę na takim kadridżu wrzucić taką muzykę, taka, która, no powiedzmy, żeby nie była za dużo jakby ważyła, tak? No i się tak kompozytor musiał się zderzyć troszeczkę z tymi ograniczeniami, a jak już wielokrotnie cały czas mówimy w podcastach, jednak te ograniczenia są dobre, no bo jednak ta kreatywność później w tych kompozytorów gdzieś się rozbudza i dzięki temu dostajemy takie tematy, o których dzisiaj właśnie Kuba, Andrzej albo ty, Pawle, wspomnieliście. Ja bym jeszcze ze swojej strony na pewno bym dorzucił temat profesora Oka i Powder City Team. To są takie tematy, chyba wszystkie te tematy są najbardziej rozpoznawalne z tego względu, że często wracamy do tych lokalizacji. Te melodie są od razu, jesteśmy jakby atakowani zewsząd i dzięki temu bardzo szybko zapadają w pamięć. No i jak w przypadku, nie wiem, Pokémonu Yellow jesteśmy w stanie, myślę, że bez problemu gdzieś tam zanucić te tematy, to tak jak w przypadku tych pozostałych odsłon, sądzę, że Andrzej chyba tutaj w prawie wszystkie Pokémony, tak strzelam, ograł i ty też być może, Pawle, i Kuba też. I to ja nie jestem w stanie sobie wyłuskać nawet po przesłuchaniu tych ścieżek dźwiękowych, a wiemy, że no ciężko ocenić pod kątem tego, jak jeżeli się nie grało w te gry, bo jednak jak się spędza niezliczoną ilość godzin, to gdzieś tam się wierca później ten temat w głowę, to w porównaniu z tymi pozostałymi ścieżkami dźwiękowymi, one wszystkie dobrze, poprawnie brzmią, ale brakuje mi troszeczkę tego... Tej melodyjności, melodyczności, o której cały czas mówimy, tak? I nie wiem, z czym to jest związane, czy to jest z brakiem tego, że bardziej się skupiło się uwagę właśnie na samym jakby gameplayu. Sound design oczywiście zawsze stoi na wysokim poziomie, no bo jakby tutaj też bardzo ważną rolę odgrywa z tego względu, że widzimy, jak te Pokémony się też rozwijają i też całe jakby te otoczenie. Tego ja osobiście trzymam kciuki i zaraz o tym będziemy na pewno rozmawiać, że te nowe Pokémony pod kątem muzyki zrobią trochę taką małą rewolucję, tak jak ty też, Pawle, powiedziałeś na samym początku, tak jak to było w przypadku The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tak więc ja liczę na to, że tak się wydarzy, ale zamykając też moją odpowiedź na twoje pytanie, to sądzę, że w mojej pamięci na pewno się na stałe wryje temat główny, na pewno temat bitewny, o którym Kuba też wspomniał, no i niezastąpiony oryginalny temat z serialu, który, no powiedzmy sobie szczerze, on został specjalnie tak pod publikę napisany, żebyśmy dzisiaj mogli o nim mówić po tylu długich latach, albo gdzieś na jakimś koncercie usłyszeć, i się uruchamia w nas te wspomnienie, kiedy byliśmy tymi dziećmi siedzącymi przed telewizorami albo biegnącymi do telewizorów, trzymając w ręku może żółtą kulkę w postaci Pikachu albo innego Pokemona, po to, żeby zobaczyć, jak Ash Ketchum łapie kolejne Pokémony. Tak więc na tyle. Ja to tak wspominam i to... Znaczy muzyka, sądzę, że z mojej perspektywy jakoś się za bardzo w Pokémonach nie rozwinęła przez te lata z tymi odsłonami. Oczywiście to jest tylko moje własne odczucie. Dlatego cóż, wszystko przed nami, Pawle. Właśnie do tego chciałem uderzyć. Tu powiedziałeś jeszcze wcześniej coś takiego, że Masuda miał trudny orzech do zgryzienia, ponieważ no, miał pewne ograniczenia i musiał stworzyć taką muzykę, która po pierwsze wpadałaby w ucho i po drugie, no cóż, zmieściłaby się na tym malutkim urządzeniu. Także on jest kolejnym kompozytorem, któremu się chyba to udało, sądzę po naszej dzisiejszej rozmowie. Ale tu jest jeszcze druga rzecz, drugi problem, który przed nim stanął, mianowicie stworzyć muzykę do kolejnych odsłon w taki sposób, aby właśnie nie nudziła się i nie zanudzała słuchacza. To jest też to, co ty, co ty, Mariusz, powiedziałeś, że ta muzyka do Pokémonów
No właśnie, czy ta muzyka do Pokémonów ewoluuje, czy jednak nie? Czy od czasów tej pierwszej części z 96 roku różni się rzeczywiście czymś od tego, co powstało lata później? I tu pytanie do ciebie, Andrzeju, jak ty to widzisz? Na pewno ewolucja jest, tego nie da się ukryć. Pamiętajmy, że w Pokémonach każde miasto miało własną muzykę, więc tutaj twórcy przy nowszych częściach po pierwsze mieli większe możliwości techniczne, bo jednak taki DS już spokojnie odtwarzał muzykę w formie cyfrowej i nie musieliśmy się martwić 4 kanałami dźwiękowymi jak w Game Boyu klasycznym. Czy już nowsze 3DS-owe części, czy części na Switcha, tak jak na przykład Let's Go Pikachu, ale akurat Let's Go Pikachu to jest o tyle problem, bo to jest remake-remake'a. To już w ogóle jest ciekawostka, no nie? Dużo czerpie z klimatów poprzednich muzyka, z poprzednich gier, ale to jest wiadomo, to jest jednak coś kultowego i to przechodzi sobie tak organicznie z części na część i jakaś ewolucja jest, ale dalej trzon jest podobny. Też można też popatrzeć w tym kierunku, że kolejne krainy, na przykład Pokémon Y bazował na krainie, która powiedzmy nawiązywała troszkę do Francji, więc mieliśmy już motywy muzyczne związane właśnie z takim, no właśnie z Francją generalnie. Czy ostatnie Pokémony Shield chociażby nawiązywały do Wielkiej Brytanii, więc ta muzyka była troszkę w klimatach bardziej tych brytyjskich wysp. Czy na przykład Pokémony właśnie Sun, które były takimi Pokémonami wyspowymi, gdzie mieliśmy już taką luźniejszą muzykę, taką troszkę hawajskie klimaty. No, ale to jest taka muzyka, która jest generalnie związana właśnie z tym obszarem, w którym jesteśmy. A te clue muzyki, czyli właśnie motyw bitwy, czy motyw właśnie ewolucji, to zostało to samo i w tym miejscu wydaje mi się, że nawet nie ma sensu tego za bardzo ruszać, bo ta muzyka jest na tyle już ponadczasowa, że może delikatne jej rozwinięcie w jakiś sposób jest okej, okay, ale żeby ją całkowicie wywracać do górnego, nie wiem, czy ma do końca to sens i nie wiem, czy też my jako, czy ja jako fan marki by od tego oczekiwał. Ale właśnie, tu powiedziałeś taką rzecz bardzo fajną, że trzony muzyki do kolejnych odsłon Pokémonów są te, które powstały za pierwszym razem, czyli Blue, Green, Red i Yellow. I no właśnie, czy będziemy mogli powiedzieć, bo już teraz mówimy o tych grach, że są kultowe. To jest akurat dezapelacyjne, ale czy w przypadku na przykład, nie wiem, Black and White, XY czy Sun and Moon będziemy mogli po jakimś czasie powiedzieć, że mają kultową muzykę, że będziemy mogli potrafili coś z nich zanudzić? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo sam motyw ten pierwotny, czyli ten, który z serii na serię przechodzi, no to jest, to tak jak mówię, to jest ponadczasowe, ale sama muzyka może z konkretnych regionów, czy nawet z konkretnych gymów, czy gdzieś tam, czy z jakichś innych elementów gry, wydaje mi się, że przez zalew tych wszystkich gier z serii Pokémon to się może zlać jakoś w jedną taką pulpę i nie będziemy w stanie rozdzielić, czy to było właśnie z Sunów, czy to było z Blacków, czy to było z nowszej, czy starszej części. Tak jest przynajmniej moje zdanie. A jak będzie na przykład z Arceusem, to jestem bardzo ciekaw, czy tam naprawdę dojdzie do jakiejś dużej rewolucji. Tego nie wiem. Mhm. Kuba, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Jest ta ewolucja? Będzie ta kultowość? No, ja się tutaj w dużej mierze zgadzam z Andrzejem. Moim zdaniem, i właśnie to był mój problem, szykując się do tego odcinka, że jest tyle tych odsłon i Nintendo wydaje kolejne odsłony swoich starszych tytułów, tak jak chociażby właśnie ten Shining Pearl, czy Brilliant Diamond, czy Ultra Sun i Ultra Moon, i to wszystko zaczyna się zlewać w jedną papkę, jak to ładnie Andrzej też nazwał. Wydaje mi się, że tutaj o kultowości nie możemy mówić już w przypadku tych nowszych części i jest jakaś ewolucja oczywiście, ale tutaj ponownie się zgadzam z tym, że core jest dalej ten sam, co zresztą też widać w ich grach, które bardzo brakuje im odwagi. Arceus jest pierwszą taką odważną częścią. No, Let's Go Pikachu i Let's Go Eve było eksperymentem, nie nazwałbym tego odważnym. Odważny jest Arceus, który wywraca jednak tę mechanikę do góry nogami. Jak tu będzie muzycznie? Jestem bardzo ciekawy, bo wiem, że twórcy porzucili wiele sprawdzonych rzeczy, no bo to jest też spin-off. To też jest taka odwaga, że robią z tego spin-off, więc umówmy się. Ale liczę na to, że faktycznie ten Arceus nas zaskoczy nie tylko gameplayem, ale też muzyką.
Czyli w dużym skrócie, tu podsumowując to, co powiedzieliście, ty, Mariusz, Andrzej i Kuba, no tej kultowości raczej nie ma. Rzeczywiście ta muzyka nie jest może aż tak zapamiętywalna, tak jak to było w przypadku pierwotnych odsłon. No, zobaczymy, jak to będzie w przypadku Pokémon Legends. Natomiast jeszcze jedno pytanie, zanim dobrniemy do samego końca. Czy waszym zdaniem ta muzyka do Pokémonów zasługuje na jakąś, nie wiem, większą atencję, większą uwagę, nie tylko ze strony fanów? Jeśli dobrze pamiętacie, mieliśmy niedawno olimpiadę w Tokio, w Japonii. Były w trakcie ceremonii otwarcia były grane motywy m.in. z Final Fantasy, Dragon Questa i tak dalej. Natomiast Monster Hunter Rise Rulers. Tak, natomiast z Pokémonów przyznaję, nie usłyszałem, a wydawać by się mogło, że to jest taki malutki skarb narodowy, którym Japonia się chwali. No, był ten samolot, który miał Pikachu na kadłubie i w sumie to tyle. A z muzyką? Jak wy to widzicie? No troszkę szkoda z tą olimpiadą. Mogli to jednak ten motyw użyć. Ja tak tylko wrócę jeszcze a propos Pokémon Go. Nie wiem, czy kojarzycie, jak był ten boom pokémonowy. Głównie to były wakacje. W Nowym Jorku, bodajże w największym parku, czyli parku centralnym, odbył się jakiś duży zlot fanów Pokémonów. I wtedy było, nie wiem, kilka tysięcy osób. Nie pamiętam dokładnie ile. I właśnie leciał motyw główny z wyjściówki do serialu i cały park śpiewał tą wyjściówkę. To było coś niesamowitego. I teraz przełóżmy to na Olimpiadę Japońską, gdzie jakby takie coś się wydarzyło, to byłoby coś niesamowitego, to po pierwsze, i coś, co mogło być niezapomniane przez wiele, wiele lat. No troszkę szkoda, że to się nie odbyło, no ale może też te warunki, które mamy w tej chwili, mogłyby na to nie pozwolić, no nie. Tak przynajmniej ja sądzę. Może to jest kwestia podejścia, że nie wiem, wielcy włodarze nie patrzą na Pokémony jako na, no cóż, jako na, w cudzysłowie, zysk, jako produkt, który może naprawdę zrobić im dobrze, natomiast fani robią wszystko, żeby o Pokémonach było naprawdę głośno. I to jest to, co ty, Andrzej, powiedziałeś, tak? Że ludzie słyszą motyw z Pokémonów i po prostu wariują, tak? Chodzą z komórkami na wierzchu i łapią Pokémony. No to jest coś po prostu niesamowitego, ale właśnie to jest w zasadzie głównie inicjatywa ze strony fanów, ze strony graczy. I może to właśnie im należy, nie wiem, dać jakieś narzędzia i sprawić, żeby ta muzyka do Pokémonów była no jeszcze bardziej znana. Ale mówimy tu o Nintendo i Pokémon Company i Game Freaku, którzy są, dobrze wiemy, jak bardzo skostniali, jeśli chodzi o dawanie czegokolwiek w ręce fanów, więc tutaj kwestia tego, czy zasługuje na większą atencję. Oczywiście, to, że nie było na olimpiadzie, to jest granda, ale kurczę, tutaj tak jak mówię, to też wszystko wynika trochę z tego, że tak jak wspomnieliśmy, muzyka z nowszych części zlewa się w całość, bo tego jest tyle, a może właśnie przez to skostniałe podejście tych firm to nie znalazło się na olimpiadzie? Nie wiem, nie chcę tutaj perorować. Mhm. Mariusz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Tu już dużo wpadło mądrych słów i ja też popieram to, co Kuba powiedział przed chwilą, ta skostniałość, o której też pamiętasz, Pawle, my rozmawialiśmy na temat podcastu, dlaczego Nintendo na przykład nie wypuszcza muzykę do gier, w sensie, nie wiem, więcej czemu nie ma ścieżek oficjalnych, tylko oni to jakby, powiedzmy, outsourcing robią, bądź czemu na przykład w jakichś serwisach streamingowych nie ma tej muzyki do tych gier, bo jest tyle naprawdę bardzo dobrej muzyki. I też się zastanawiałem na tym, co ty powiedziałeś, bo prawdę mówiąc, tak na skalę międzynarodową, to najbardziej chyba, nie wiem, czy poprawcie, jeżeli się mylę, ale chyba tak oprócz samych gier, ale chyba największy sukces odniósł serial animowany. I przez to, że wszyscy oglądali, było ponad 1000 odcinków, o których ty, Pawle, powiedziałeś. Sam serial animowany w Japonii chyba w okolicach 97 roku się pojawił. Ja naprawdę nie pamiętam czołówki, aż żałuję, że przed podcastem nie sprawdziłem tego. Nie pamiętam, jak czołówka brzmiała do Pokémonów. Czy miała na przykład... Nie słyszałeś nigdy czołówki do Pokémonów. Japońskiej. Nie, Okay. Dobra, ufa. Nie, no. Już chciałem ci zaproponować, bo mam płytę z muzyką do Pokémonów. Japońskiej nie słyszałem
I właśnie to trzeba, żałuję, że nie sprawdziłem przed podcastem, czy jakby melodia jest taka sama, bo jeżeli jest, to jest zaskakujące, że nie pokazali to podczas olimpiady, no ale też wiemy, jakie wokół olimpiady działy się rzeczy, bo tak naprawdę też te tematy z różnych gier, o których ty mówiłeś, Pawle, to tak naprawdę to ale było... Ale wiesz, to nawet nie musieli pokazywać z motywu z anime, tylko właśnie samej gry. Czyli no, to, co się samej gry na ekranie tytułowym. Wiesz co, ja samej gry myślę, że to jest, to za chwilę może powiem, ale chciałem tylko dokończyć tą myśl, że oni też jako plan B, a nie plan C użyli, bo to nie był ich pierwszy plan, bo tam się zmieniały osoby, które przygotowywały właśnie od strony takiej, powiedzmy, organizacyjnej. To się wszystko tam zmieniało, bo miała być kompletna muzyka inna i to chyba nawet nie wiem, czy tam nie coś związanego z Akirą się nie miało pojawić. Z czego strasznie, strasznie żałuję, bo to jest z moich ulubionych animacji japońskich. Ale w kwestii tego, co ty powiedziałeś, dlaczego z gry nie zagrali, no właśnie to jest też ciekawostka, ale patrząc na przykład też na koncerty, ile koncertów było z muzyki do gier, z Pokémonów, to ja pamiętam, że bardzo mało było. Ja nawet nie wiem, czy nie było kilka dosłownie, a mówimy o Japonii, gdzie w ciągu miesiąca naprawdę kilka koncertów się organizuje, no teraz troszeczkę mniej, ale organizuje się nawet online, to naprawdę bardzo mało. Ja nawet poza granicami Japonii nie widziałem żadnego oficjalnego koncertu, bo przypuszczam, że sama licencja by zeżarła i produkcje i to są horrendalne jakieś tam, powiedzmy, sumy, to sądzę, że to też może z tego wynika też to jeszcze Kuba powiedział, że ta skostniałość, brak tej takiej, powiedzmy, otwartości. Mogliby coś takiego zrobić, jak Sega zrobiła na Sonica. Pamiętasz w tamtym roku, co zrobili? Oczywiście. Koncert poświęcony tak Sonicowi, a genialnie nagrany przy udziale Praskiej Orkiestry Symfonicznej, jest dalej dostępny w internecie, można oficjalnie na YouTubie zobaczyć. No i no to tak samo jak z Nintendo byśmy rozmawiali, czyli Nintendo nie zrobiło żadnego koncertu poświęconego takiego na urodziny Zeldy czy na przykład Mariana, tak? Ażby się chciało na przykład muzykę Super Mario Galaxy albo Super Mario Odyssey usłyszeć. No ale to jest inny temat na inną rozmowę, tak więc mi się wydaje, że wiesz, z tą ewolucją, no to tutaj bardzo już dużo dobrego zostało i mądrego powiedziane. Ja tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że jedynym takim jasnym punktem na tej mapie geograficznej to jest to, że no, Legend Arceus coś może zmienić dopiero. Tak więc nie wiem, to jest chyba takie skromne, chyba najlepsze przejście do zakończenia i opowiedzenia no właśnie, co z tą przyszłością Pokémonów. No więc właśnie, słuchajcie, drodzy panowie, 25 lat historii za nami, przed nami możliwe, że kolejne 25 lat. I tu pytanie do was, jak będzie wyglądać ta przyszłość Pokémonów? Kubo. Ja mam nadzieję, że będzie bardziej odważna, że Legends Arceus nie tylko swoimi ocenami, ale też wynikami sprzedażowymi udowodni, że gracze oczekują jednak rewolucji w tej serii, nie tylko gameplayowa, ale też tak jak tutaj rozmawiamy cały czas muzycznej i że faktycznie pójdą oni w nowe rozwiązania, bo to co mi się podobało właśnie w Pokémon Let's Go, później mam wrażenie, że się tak jakby rozwodniło. Cały czas są plotki o tym, że będzie druga część tej serii, że będzie Let's Go Pikachu 2 i Let's Go Eevee 2. Ale mam nadzieję, że to, co teraz jest spin-offem, stanie się niedługo głównym nurtem. I że jednak zobaczymy prawdziwe Pokémony z prawdziwym otwartym światem, bo pamiętajcie, Arceus nie ma prawdziwie otwartego świata, tylko mamy taki półotwarty świat, coś jak Monster Hunter Rise. Mm-hmm. Andrzeju? No ja mam nadzieję, że marka będzie cały czas pchała się do przodu. Ja tak rzucę wam jeszcze tutaj paroma statystykami. Słuchajcie, sama marka czy franczyza Pokémon jest warta ponad 51 miliardów dolarów. To są ogromne pieniądze. Więc nie wierzę, że Nintendo czy firmy podległe, które zajmują się Pokémonami, nie mają jakiegoś planu na przyszłość, bo muszą go mieć. Nie wierzę, że nie. A co do samych gier? Więcej eksperymentów? Mam nadzieję właśnie, że spin-offy będą już może bardziej główną serią i
trochę więcej może luzu w samym podejściu do marki, bo eksperymenty są potrzebne. Bo ciągle granie w tą samą grę przez ostatnie 20 lat z małymi zmianami, no to może się już w końcu przejeść. I mam nadzieję, że właśnie Arceus pokaże, że będzie szansa na to, żeby tą serię odmienić. Trochę może odbetonować, tak to nazwijmy. I że ten nowa gra będzie jakimś takim drogowskazem, jak można tą grę zaprojektować w przyszłości. Mam taką nadzieję. A co pokaże przyszłość, no to już zobaczymy za parę najbliższych lat. Jasne. Mariusz. Ja trochę coś kontrowersyjnego powiem. Ja bym, prawdę mówiąc, bym chciał zobaczyć Pokémony na innych konsolach. Ale wiesz dlaczego, Pawle? Jakbyś powiedział God of War na Xboxa, to było mniej więcej to samo. Słuchaj, po ostatnim, co się wydarzyło, to wszystko jest teraz możliwe. Po ostatnim przejęciu Microsoftu jest wszystko możliwe. Zresztą zobaczymy w 2023 roku, jak to wygląda. Będzie wyglądało. No, są różne komentarze. Myślę, że nie jest to teraz czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać, bo sądzę, że każdy z nas jakby ma swój inny punkt widzenia. No ja na pewno bym nie chciał, żeby Nintendo zostało przejęte, żeby mimo tej skostniałości, która no powiedzmy, że się troszeczkę powoli topnieje, a więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przeciągu tej dekady. Może się coś zmieni na lepsze. Bo ja bym chciał, żeby to wiesz, dotarło troszeczkę do większego grona odbiorców. Mało tego, ja bym chciał, żeby na przykład Game Freak na przykład z kimś innym zaczął współpracować przy projektowaniu kolejnych odsłon Pokémonów. Właśnie tu już wielokrotnie wspominana ta odwaga, żeby te eksperymenty były coraz większe, żeby naprawdę nie bali się jakby ryzykować, a co najważniejsze, żeby się nie bali słuchać swoich fanów, tak? Bo przecież oni, sądzę, że podpowiadali, czy że oni głosują tak naprawdę portfelem. No i też powiedzmy sobie szczerze, że no, ogromny sukces ostatniej Zeldy no, wpłynął na rynek elektronicznej rozrywki, że widzimy praktycznie no, w kilku produkcjach mniejszych czy większych tą inspirację. No i tutaj Game Freak się też tym jakby zainspirował i to widać od najmniejszym detalu, tak? Mimo tego, że wiadomo, że gra mogłaby wiadomo lepiej wyglądać pod kątem graficznym, ale powiedzmy sobie szczerze, nigdy jakby chyba w Pokémonach to nie o to chodziło. Chodziło o ten jakby gameplay, rozgrywkę. I sądzę, że muzycznie bardzo dużo się może dużo zmienić. A z czego to wynika? No wynika z tego, że po tych wszystkich materiałach, które były udostępniane przed premierą gry, ja się wsłuchiwałem w tą muzykę, wsłuchiwałem się też tak zwane te ripy, które czasami na YouTubach są udostępnione, bo ktoś tam wyciągnie tą muzykę. No i tutaj ewidentnie jest copy w klej Breath of the Wild, czyli ta muzyka, która nie będzie cały czas z nami, nie będzie nam cały czas towarzyszyć, tylko ona się będzie pojawiała w odpowiednich momentach gameplayu w tytułowym miasteczku, gdzie będziemy najwięcej spędzali czasu. No to każda, przypuszczam, postać ważna dla linii fabularnej będzie posiadała swój własny temat przewodni, co jest bardzo w sumie istotne, bo dzięki temu gdzieś tam wokół tego tematu buduje się jakiś charakter tej postaci, zważywszy na to, że przecież dialogów mówionych nie ma, dalej mamy tekstowe, tak? Czyli tutaj muzyka znowu będzie odgrywała taką rolę powiedzmy narratora, tak? Będzie budowała te emocje i sądzę, że tutaj kompozytorzy, czyli Go Ishino, Hitomi Sato i Hiromitsu Maeba, kilka kompozytorów będą mieli naprawdę nie lada wezwanie, żeby znowu, nie mając dialogów mówionych, żeby ta muzyka jakby spełniała bardzo ważną, istotną rolę i przez co sympatycy Pokémonów czy nowe osoby będą mogły mniej lub bardziej polubić tą muzykę. I ja też na to liczę, że tam będą śmiałe eksperymenty, więcej jakichś
oryginalnego trochę podejścia do tej muzyki, na takiej zasadzie, że gdzieś tam będą wplecione te znane, popularne tematy, ale żeby to były takie eksperymentalne aranżacje i już teraz widać, że to bardzo dużo poszli w klasykę. Czy możemy chyba zapomnieć o jakiś, powiedzmy, elektryzujących dźwiękach syntezatorów, ale kto wie, może jak się... No i co najważniejsze, żeby się ścieżka dźwiękowa oficjalna pojawiła, bo ścieżki dźwiękowe z Pokémonów to też jak szukać białe kruki. Tak więc ja naprawdę trzymam kciuki za tą grę. Zobaczymy tak naprawdę za tydzień, za dwa tygodnie też na pewno z miłą chęcią poznam pierwsze opinie Andrzeja i Kuby, co myślą, czy nawet tutaj już mogę odesłać na kanał Kuby, który będzie na pewno pod naszym linkiem, jeżeli nas oglądacie i słuchacie na YouTubie, to będzie udostępnione, tak więc też Kubę śledźcie i prawdopodobnie też ty, Kuba, zrobisz recenzję bądź let's playa. No i tak samo... Przepraszam, wejdę tylko w słowo. Na pewno robię streamy od piątku do niedzieli przynajmniej po kilka godzin dziennie, tak, że będzie możliwość zobaczyć i się przekonać. Zdecydowanie tutaj zachęcam do tego i też Andrzej, przypuszczam, że w Grysławie uda ci się chyba Ryszarda przekonać, żeby coś o Pokémonach powiedzieć, jakieś wcięcie, tak więc będzie okazja, żebyś też porozmawiał. No i też czekam na odcinek o Pokémonach, bo wiem, że z Archnu będziesz prawdopodobnie do mnie jakiś robił odcinek. Tak, jest plan. Jak najbardziej. Super. Aczkolwiek zbieram się do tego już od kilku ładnych miesięcy i jakoś tak się zebrać nie mogę, ale w końcu się zbiorę, ogarniemy temat. Ja tylko dodam jeszcze, że luty u mnie jest właśnie takim miesiącem pokemonowym, bo muszę trochę wrócić do serii. Na szczęście dzięki wam, chłopaki, mam większą motywację i parę rzeczy sobie przypomniałem, do paru wróciłem, parę serialów obejrzałem, więc dozbroję się w jeszcze dodatkowo wiedzę i coś z Arkiem zrobimy, ale to pewnie już po premierze Arkeusa za jakiś tam czas, jak już, że tak powiem, emocje opadną. Super. No nic, Paweł, no chyba wszyscy tutaj pozytywnie patrzymy na razie, ale z takim jednak trochę dystansem do tej nowej odsłony Pokémonów. Bo prawdę mówiąc... Ja tylko mogę zamknąć to taką klamrą, że w sumie podsumujesz to, co wy powiedzieliście, że mamy bardzo duże nadzieje związane z Pokémon Legends Arceus. Również liczę na to, żeby było bardzo dużo eksperymentowania, dużo odwagi w robieniu tego, co się dzieje. Również pod kątem muzyki czekam na jakieś zmiany, na eksperymenty muzyczne. No, The Legend of Zelda Breath of the Wild pokazał, że można, da się takie zmiany jak najbardziej wprowadzić i wyszło one na plus. Moi drodzy, słuchajcie, bardzo serdecznie w moim i Mariusza imieniu dziękujemy za to, że byliście z nami. Z jednej strony Kuba Karaś, bardzo dziękujemy za to, że byłeś. Dziękuję. Że dałeś swój głos w podcaście naszym pięknym. Dzięki również. Andrzej Muzyczuk, czyli Grysław i Retrosfera. Tak jest, dziękuję bardzo, dzięki, że mnie zaprosiliście. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Zapraszamy Was do słuchania naszego podcastu, do subskrybowania na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie. No i tam jeszcze Piotruś Pan zachęca do dzwoneczka, jakby co? Do dzwoneczka. Klikajcie w dzwoneczek, choć dzwoneczek jest ważny. I słuchajcie, dziękujemy jeszcze raz za to, że z nami byliście. To był 42. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze serdecznie, z uśmiechem na twarzy, kłania się w pas Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.